Skandal na polsko-białoruskiej granicy. W nocy z soboty na niedzielę w okolicach miejscowości Wyczółki na Podlasiu grupa młodzieży zaatakowała polskich żołnierzy. Agresywna młodzież wykrzykiwała wulgarne hasła w kierunku mundurowych. Żołnierze próbowali ich uspokoić, ale to nic nie dało. W pewnym momencie doszło nawet do przepychanek. Jeden z żołnierzy broniących naszej granicy miał zostać opluty i oblany piwem. Do sprawy odniósł się resort obrony. W specjalnym oświadczeniu możemy przeczytać. Doszło tam m.in. do naruszenia nietykalności cielesnej żołnierzy poprzez naplucie na mundur oraz wykonywanie obraźliwych gestów i kierowanie wulgarnych haseł. O zdarzeniu natychmiast poinformowano Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz policję. Ten materiał wideo pokazuje tylko pewnie wycinek tego, co się tam działo. Poza tym kadrem wideo też jeszcze coś może być. W związku z tym te czynności, które prowadzimy, one muszą nam pokazać cały obraz tego zdarzenia. Przesłuchano 17 osób, a nagranie z zajścia jest analizowane. Policjanci pracują nad identyfikacją uczestników zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy młodzi ludzie byli pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających. Pozdrów Facebooka!